Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie z cyklu 997. Nim pokażemy Państwu sprawy przygotowane do dzisiejszego programu, chciałbym, byśmy na chwilę wrócili do jednej ze spraw prezentowanych w grudniu. Widzę, że już mamy połączenie z Białą Podlaską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszę Panie pułkowniku. Ale nim oddamy głos do Białej Podlaskiej, proponuję, byśmy obejrzeli skrót materiału z grudnia, a dotyczący napadu w Łosicach. Łosice, niewielka miejscowość odległa o 50 km od Białej Podlaskiej. Tu, w domku położonym na peryferiach, mieszkają państwo Kryńscy. Pan Jerzy pracuje w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Jego żona Grażyna zajmuje się wychowaniem 2-letniego Bartka. Wraz z małżeństwem Kryńskich mieszka babcia Zofia Sowińska. Ich dom położony jest między Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a KPKS-em. Leży przy drodze prowadzącej do stacji PKP w Niemojkach. Jest 6 listopada 1988 roku, około godziny 19.15. Lewa! Cicho! Lewa! Cicho! Stawaj! Lewa dolary! Już! Dolary! Się, cicho! Jest staruchę! Daj pieniądze! Nie mam pieniędzy! Bo gdzie masz pieniądze? Nie mam! Mąż mnie umarł, ja pomnik postawiam dopiero! To dziecko stary! Działaj ze mną! Chodź teraz ze mną, chodź! W czasie napadu jeden z bandytów posługujący się imieniem Krzysiek zamyka się w pokoju z gospodynią. Tam też próbuje ją zgwałcić. Po kilku minutach najprawdopodobniej ci sami mężczyźni pojawiają się na postoju taksówek, ale już bez łupów i jest ich tu tylko czterech, przyjmując, że działali w piątkę. Dojeżdżają do Opola Starego koło Siedlec. Tu znikają. Mimo penetracji tej i innych miejscowości nie udało się dotąd ustalić, kim są bandyci. Proszę Państwa, tyle tytułem przypomnienia przebiegu napadu w Łosicach. A pytam porucznika Zieniuka, co nowego w sprawie? Ustaliliśmy kilku podejrzanych, z których jednego możemy przedstawić Państwu za zgodą prokuratora. Jest to Marek T., w środowisku złodziejskim nazywany Galot. Osobnik ten ma na swoim koncie kilkanaście włamań, kradzieży i innych przestępstw kryminalnych. Pokazując Państwu Marka T., mamy jeszcze jedną prośbę. Interesują nas wszystkie miejsca, gdzie przebywał od września do grudnia 1988 roku. O ile ktoś z Państwa widział tego mężczyznę, znał miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z milicją. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować Państwu w imieniu własnym i kolegów za przekazane informacje dotyczące napadu w Łosicach. Informacje te w znacznym stopniu przyczyniły się do ustalenia podejrzanych. A spróbujmy może opisać przedmioty, które tam widzę. Przedmioty te zostały zabezpieczone w trakcie przeszukań prowadzonych do sprawy napadu w Łosicach. Są to pałka dębowa, przypominająca wyglądem maczugę, zegarki, pierwszy zegarek produkcji japońskiej z bransoletą marki Minyoko, kwarc, druga bransoleta z metalu koloru żółtego, wagi około 7 deko, z bitymi próbami. Trzeci zegarek marki Omega, produkcji szwajcarskiej. Czwarty zegarek Rolex, elektronik z rozerwaną bransoletą. Również książka Galtona, łańcuszki srebrne, aparaty telefoniczne produkcji Hong Kong z klawiaturą. Jeden jest koloru czarnego, dwa czerwonego. Butelka po whisky, pojemności 75, jej prawdopodobnie pochodząca z kradzieży lub z innego jakiegoś włamania. Butelka z eterem. Nożyce do cięcia metalu. Chciałbym przedstawić również torbę, może niezbyt efektowna, ale charakterystyczna. Koloru granatowego. Posiada dwa zamki u góry, trzy kieszenie. Dziękuję bardzo. Tych z Państwa, którzy mogliby pomóc w tej sprawie lub rozpoznali swoje przedmioty, proszeni są o... Tych Państwa prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Białej Podlaskiej.
lub z naszym telefonem 601-61-61 lub w każdym mieście telefon 997. A teraz przenieśmy się do Poznania, gdzie miało miejsce zdarzenie, które rekonstruowała ekipa 997. Niewielka bocznica Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Poznaniu to miejsce pracy 47-letniego Mariana Masztalerza. Pracuje tu jako maszynista kolejki wąskotorowej. Jest 29 września, czwartek 1988 roku. Tego właśnie dnia pan Marian wcześniej wyszedł z pracy, gdyż, jak twierdzą jego koledzy, chciał odwiedzić giełdę samochodową położoną koło Poznania. Od dłuższego już czasu mija dzień. Jest 30 września 1988 roku. Do Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu zgłosiła się żona Mariana Masztalerza. Mąż wczoraj rano wyszedł do pracy o 6 i do dzisiaj go nie ma w domu. Po prostu denerwuje się. Nie wiem, co się stało. Dzwoniłam do pracy. W pracy się wczoraj zwolnił o 10. Wyjechał na giełdę, wnosił się z zamiarem sprzedaży samochodu, kupna nowego. No nie wiem, co się stało, jestem naprawdę zaniepokojona. Proszę pana, sprawdziłam w szpitalach, nie przyjmowali takiego pacjenta. W rodzinie też sprawdziłam, nigdzie nie był w rodzinie. U znajomych? U znajomych też nie, wszędzie obdzwoniłam. Naprawdę, no niepokoję się, bo nie zdarzało się mężowi to nigdy, żeby do domu nie wracał, a jeżeli zdarzało mu się cokolwiek, no to dzwonił, zawiadamiał mnie o każdym spóźnieniu, a tu troszeczkę długo trwałem. Proszę pana, czy widział pan tego gościa? Po tym zgłoszeniu w jednostkach milicyjnych Poznania podjęto rutynowe sprawdzania szpitali, aresztów, izby wytrzeźwień, jak również wśród rodziny Masztalerza na terenie kraju. Szczególnie ważne było ustalenie, czy Marian Masztalerz dotarł na giełdę samochodową w Poznaniu w czwartek 29 września 1988 roku. Nie udało się jednak ustalić nikogo, kto widziałby tu Mariana Masztalerza. Nie przypominali go sobie także pracownicy autogarnicy giełdy. Przekazano informację o zaginięciu Mariana Masztalerza w miejscowej prasie. Po tym komunikacie zgłosił się młody człowiek, którego zeznania pozwoliły częściowo odtworzyć zdarzenia na autogiełdzie w Poznaniu. Marian Masztalerz pojawił się na autogiełdzie położonej na terenach toru samochodowego koło Poznania w czwartek 29 września 1988 roku około godziny 10. Przyjechał popielatym małym Fiatem o numerze rejestracyjnym PNY0477. Wystawił samochód do sprzedaży, żądając zań 970 tysięcy złotych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem silniczek zobaczyć. No ja nie narzekam na ten silnik. Dosyć długo jeżdżę, trochę tak. To jakieś awarie były? Coś? No były takie drobne. Co pan ostatnio robił? Wymiana prądniczy. O, widzę właśnie, nowa, tak. Wymiana prądniczy. No ale tu? No i tak ogólnie to, no świece. No tak, tak, a tu widzę tłumik dziurawy. Około godziny 10.30 pojawił się młody mężczyzna, który, jak podawaliśmy wcześniej, zgłosił się do milicji. Na giełdę przyszedł w gronie kilku kolegów. Oni to właśnie zainteresowali się maluchem Mariana Masztalerza. No, cena do uzgodnienia. Pan trochę doda, ja opuszczę i... Jak stan techniczny tak wygląda to wszystko? Dobry dosyć. Stan, tak jak pan widzi. A jaki kilometrów pan ma tam? 74. Wie pan, to panami są ostatnie trudności i tak dalej. Tak, pana to jest... interesowało. No, to można się przyjechać, zobaczyć, jak on chodzi. No jeśli panowie ale traktują na kupno, nie widzę żadnych kwestii, żeby nie zrobić jazdy jakiejś trudnej i tak dalej. Nie się cieszę. Jak będzie chodził, nie? Oczywiście. Po próbnej jeździe dochodzi do transakcji. Ile pan daje? No 930 to też ma cenę. Myślę, że tyle pan trochę nie ma powiedzieć też. No
zadanie w stratę. Maluch zostaje sprzedany za 930 tysięcy złotych. Myślę, że się dogadaliśmy, dziękuję. Może pana podwieźć do miasta, gdzieś akurat w tym kierunku jedziemy. No bardzo dziękuję, ale jestem dzisiaj na dzisiaj umówiony i nie skorzystam. Trudno. Masztalerz pozostaje na giełdzie. Dalszy przebieg wypadków jest tylko rekonstrukcją niepotwierdzoną do końca przez świadków. Nie wiemy, z kim umówiony był i na kogo czekał na autogiełdzie Marian Masztalerz. Tylko nie mogę przyjechać, bo opon nie mam. Opony są słabe i boję się jechać. Ale 15 km stąd, mam tutaj syrenę, możemy podjechać. Daleko? No 15 km, no ile, 20 minut jedziemy. Obejrzy pan, stoi przy koło domu, na podwórzu. Tylko no, jeżeli pan ma dostęp, mógłby pan opony sobie załatwić. To jest samochód w idealnym stanie. Oczywiście, a ile ma sprzedać? Dogadamy. Najpierw pan zobaczy, zobaczy pan, czy pan odpowiada. Będziemy rozmawiali później. Dobra. Ta godzina reflektuje. Jedziemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. O, co ja widzę? Jakaś harmonia. A od czasu do czasu trzeba sobie dorobić trochę. Śluby, zabawy. Zdarza się. Sylwestry. Oj, to będzie... To coś pan po transakcji zagra. Co, zatańczymy? Oczywiście. Marian Masztalerz w towarzystwie nieustalonego mężczyzny odjeżdża z giełdy przy torze samochodowym koło Poznania. Proszę państwa, w zasadzie powinienem teraz przeprowadzić rozmowę z gościem programu, z oficerem prowadzącym tę sprawę, ale w czasie realizacji zdjęć w grudniu do tego materiału, który widzieliśmy przed chwilą, miało miejsce wydarzenie, które nasza ekipa również zrekonstruowała, a wydarzenie to wiązało się również z autogiełdą w Poznaniu. Oto materiał. Poznań. Tu 15 grudnia 1988 roku pojawiają się państwo Zubowie z Lublina. Postanowili odwiedzić rodzinę w tym mieście, ale główny cel ich przyjazdu to chęć kupna samochodu. Poznańska autogiełda uchodzi za jedną z najlepszych w kraju. 15 grudnia ubiegłego roku pan Henryk Zub pojawia się na autogiełdzie. Chwilę później pojawia się tu też mężczyzna, którego poznaliście już państwo przy pierwszej rekonstrukcji. Interesuje pana coś takiego? Tak, no chciałem kupić malucha. Wie pan, tak. Ceny są dosyć duże. No jak pan na nowy patrzy, a 3-letni pana by interesował? Czemu nie, no wie pan, ale to... Tylko wie pan, ja nie jestem w tej chwili samochodem tutaj, bo... Wczoraj chwyciłem gumę, a drugie koło, zapasowe koło mi skradziono. Także jestem tutaj syreną. Moglibyśmy podjechać, ja tutaj niedaleko mieszkam. Jeżeli pana by interesował ten samochód, to byśmy pogadali o mnie w domu. Obaj mężczyźni są na giełdzie jeszcze około godziny.
Mniej więcej o 10:00 wyjeżdżają z giełdy, udają się w kierunku Buku. No więc pojedziemy teraz do mnie. Zobaczy pan tego malucha, zobaczy, oceni pan, w jakim jest stanie. Jak się pan zdecyduje, będzie pan odpowiadał. A resztę omówimy sobie w domu, przy kawce, elegancko, spokojnie. Niech pan zobaczy, co tam się dzieje. Gdzie? O, jakiś tam samochód nie ratował z boku. Faktycznie, szybko jedzie dosyć, ale to jest polonez. Zobacz pan jeszcze. Zobacz pan. Gdzie? W pewnej chwili kierujący syrenką wyjął z zasiedzenia młotek i uderzył nim Henryka Zuba. Choć ranny, Henryk Zub pozoruje ucieczkę. Kiedy przestraszony bandyta także ucieka, spisuje numery rejestracyjne jego samochodu. Proszę do posterunku milicji. Gdzie to było? Jak żeśmy z prawej, jak się wyjeżdża z giełdy, tak, to w prawo, nie znam Poznania. Tak. I się jedzie prosto cały czas. Tak. Po drodze uderzył mnie młotkiem, żeśmy się szarpali i go też uderzyłem, uciekłem przez samochód, przez tylną szybę. Mam zapisane dobrze. Numery jest teraz. Proszę bardzo, numery ma pan zapisane. Dobrze, proszę. Proszę te numery. POE. POE. 51-40. Pan, mogłem się pomylić o jedną literę, ale wydaje mi się, że dobrze. Dyżurny wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych? Tak. Halo, mam tu obywatela, który zgłasza mi, że został napadnięty w syrence przez kierującego tą syrenką. Wyjechał z giełdy poznańskiej i tutaj właśnie skręcił w kierunku Buku. Mam go tutaj u siebie, proszę zarządzić blokadę. Syrenka podaje numer POE 51-40. Proszę powtórzyć numer rejestracyjny. Jasna syrenka z wybitą tylną prawą szybą. Powtarzam numer POE 51-40. Zarządzam poszukiwania za samochodem marki Syrena 105L. Numer rejestracyjny Paweł. Kilkanaście radiowozów i kilkudziesięciu milicjantów blokuje północną część województwa poznańskiego. Nie udaje się jednak zatrzymać kierowcy syrenki. Od zdarzenia do chwili powiadomienia milicji upłynęło zbyt wiele czasu. W kartotece milicyjnej sprawdzane są personalia właściciela syrenki o numerze, który podał Henryk Zub. Jaki jest zarejestrowany pojazd pod numerem rejestracyjnym POE 5840? Sprawdzam. Z kartoteki wynika, że pod tym numerem POE 5840 figuruje Mercedes ciężarowy. Niemożliwe. Tak? Jak się później okazało, Henryk Zub pomylił numer o jedną cyfrę. Ale o tym było wiadomo dopiero nazajutrz. Po udzieleniu pomocy lekarskiej Henryk Zub mógł przekazać prowadzącym sprawę kolejne informacje. Rozumiem. Układające się wkręcone, ale do góry czy zaczesowane. Może jednak przypomniałem pan sobie jakieś szczegóły z czasów jazdy, gdy pan jechał w samochodzie.
Może tam były jakieś charakterystyczne przedmioty w tym samochodzie? No na tylnym siedzeniu leżała harmonia. Tak, proszę pana, jeżeli o te włosy chodzi, to już wiadomo. Teraz byśmy przeszli do owalu twarzy, czy coś tam jest charakterystycznego, jeżeli chodzi o te, wie pan, u człowieka występują takie szczególne rzeczy, jak bruzdy na przykład policzkowe, które jak gdyby wykształcają całą twarz. No, miał coś takiego... takie wydatne, okrągłe policzki. Takie. Wydatne policzki. Jest bardzo dokładnie narysowane. Jeżeli chodzi o te właśnie zaznaczone wydatne poliki, jest to dobrze ujęte w portrecie? Tak, 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 właśnie to chodziło. Samo zdarzenie miało miejsce w miejscowości Gaj Wielki. Sprawca po uderzeniu kilka razy młotkiem pokrzywdzonego w głowę oddalił się z miejsca, tylko przedtem jeszcze pokrzywdzony wyrwał sprawcy młotek i również uderzył sprawcę młotkiem w głowę kilka razy. W związku z tym sprawca, oddalając się z samochodem marki Syrena, mógł, że tak powiem, odjechać niedaleko samego miejsca zdarzenia. W związku z tym szukał na pewno pomocy w tym, w ośrodku zdrowia, gdzieś na terenie przyległym, gdzie miało miejsce zdarzenia. Postanowiono sprawdzić wszystkie placówki służby zdrowia w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zdarzenia. Dzień dobry. Proszę panią, Słowiańskiego Urzędu jest to, co zadaniecie. Proszę panią. Czy taki mężczyzna zgłosił się dzisiaj do środka i prosił o pomoc w mieście rozbitą głowę? Nie, nie znam takiego ani nie widziała. Niech pani się przyjdzie temu zdjęciu. Nikt nie był? Dzisiaj na pewno. Na pewno? A czy pani przypomina, że kogoś ten mężczyzna? Nie. Wie pan, nie było u nas takiego. W każdym razie dzisiaj na pewno nie było. Wie pan, ale... Tak patrząc na to zdjęcie, to on mi kogoś przypomina, tyle że mi się nie zgadzają te baki jego. A czy mężczyzna ten może ma samą syrenkę? Tak, syrenę ma na pewno. A gra na akordonie? Chyba tak. Zdaje się, że kiedyś grał gdzieś tam w jakimś zespole i powinien mieć akordeon. A gdzie mieszka? Jak się nazywa? On mieszka w Niepruszewie. Pan jest właścicielem syrenki? Tak. Gdzie pan ma ten pojazd? W garażu. W garażu? Tak. To co? Stwierdzi pan, że pan się tą syrenką gdzieś wyjeżdżał? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. A tu co, szyby nie ma? Zalepiona jest gazetą? Musiałem zakleić. Zakleić. A ten akordeon to jest pana? Zatrzymany 47-letni Mieczysław S., rencista, ostatnio pracujący w PGR, początkowo nie przyznawał się do napadu. Twierdził, że to Henryk Zup zaatakował go w syrence. Proszę bardzo. Do chwili wyjaśnienia musi pana zatrzymać. W tym pokoju jest czterech mężczyzn, być może któregoś pan z nich rozpozna. Czy spośród okazanych tutaj czterech mężczyzn rozpoznaje pan kogoś? Tak, to jest ten. Chciał mnie zabić w syrenie. Chwileczkę, czy pan rozpoznaje tutaj spośród czterech mężczyzn, któregoś z nich? Tak, to jest ten. Prowadzący tę sprawę szybko skojarzyli to zdarzenie z zaginięciem Mariana Masztalerza. Penetrowano okolice miejsca zdarzenia. Tam też znaleziono zwłoki Mariana Masztalerza. Po tym fakcie Mieczysław S. przyznał się do popełnienia zbrodni. Dlaczego to się stało? Panie, nie, sam nie wiem. No nie wiem. Mówię, nie wiem sam. Chory jestem i nie wiem co. Płakałem, krzyczałem i co inno. I nie wiem, czemu to się stało. No ale czego pan wyżył? No nie wiem, mówię, nie wiem. Ja nie wiem ani co robiłem w tym wszystkim szoku. A z jakim celu pan to zrobił? No też nie wiem. I nie wiem, do czego mi to potrzebne, bo wszystko miałem. Żałuje pan tego, co pan zrobił? Mocno żałuję. Już się w domu mówił, że zeznawałem się, nawet bym w garażu niedługo powiesił, bo już nie wiedziałem sam, co mam robić.
Bo sobie zdaje sprawę, że pan pozbawił życia człowieka, ojca, rodziny. Wszystkiemu się zdaje sprawę. Ale po co? Po co? Nic. Ja już nic nie pamiętam. Nic nie wiem. I sprawa nieobecności gościa po prezentacji pierwszego materiału niejako wyjaśniła się sama. Przedstawiam Państwu porucznika Macieja Szubę z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, który prowadzi obie te sprawy. Myślę, że warto podkreślić zgodność portretu pamięciowego z rzeczywistym wyglądem sprawcy tych dwóch zdarzeń, ale sprawa w zasadzie już jest wykryta. O co chcielibyśmy zatem prosić telewidzów? Prosimy wszystkie osoby, które w dniu 29 września 1988 roku widziały na giełdzie samochodowej w Poznaniu Mariana Masztalerza w towarzystwie Mieczysława S. Prosimy także o kontakt osoby, którym Mieczysław S. proponował przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji. Czyli zakładacie, że Mieczysław S. mógł próbować jeszcze w jakichś innych przypadkach tego typu przestępstw, prawda? Tak, tego wykluczyć się nie da. Proszę Państwa, ktokolwiek mógłby pomóc nam w tej sprawie lub ktokolwiek mógł paść ofiarą Mieczysława S., a rozpoznał go na prezentowanej jego sylwetce, prosimy o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, telefon 41 43 25 w Poznaniu, nasz numer telefonu 601 61 61 i w każdym mieście telefon 997. Proszę Państwa, oczywiście informacje, które zechcą nam Państwo przekazać w tej sprawie, będą miały charakter wyłącznie uzupełniający, jako że sprawa w zasadzie jest wykryta, prawda? Chodzi prawdopodobnie tylko o jakiś szerszy, dalszy świadków, ewentualnie o dalszych, ewentualnych poszkodowanych. Gratuluję. No, dziękuję. Niemniej w Poznaniu nie tylko mamy same sukcesy. W dniu 2 grudnia 1988 roku miało miejsce zabójstwo i w związku z tym zwracamy się do Państwa o pomoc. A oto rekonstrukcja przebiegu tego zabójstwa. Osiedle Oświecenia w Poznaniu. Od kilku lat mieszka tu wraz z synem i mężem w bloku numer 74, mieszkanie 14, pani Grażyna. I co, synu? Może przygotować coś do jedzenia? Nie, ale do picia by było dobrze. Dobrze. Jest 2 grudnia 1988 roku. Pani Grażyna tego dnia wyjątkowo nie poszła do pracy. Wzięła jeden dzień urlopu. Syn jest w szkole. Około godziny 11:15 pani Grażyna wychodzi na zakupy do pobliskiego pawilonu. Kiedy pani Grażyna dokonuje zakupów, przed blokiem pojawia się poszukiwany przez nas mężczyzna. W jednej z przyjętych hipotez zakłada się, że mężczyzna ten dostał się do mieszkania na tak zwaną pasówkę, korzystając z wcześniej dorobionego klucza. Mężczyzna kradnie z mieszkania dwie kurtki jeansowe, tak zwane marmurki, portmonetkę z około 40 tysiącami złotych. Kradnie też damski zegarek elektroniczny, dokumenty pani Grażyny oraz porcelanową kasetę.
Około godziny 11.45 pani Grażyna powraca do domu.